Wędkarskie przygody Rexa Hunta. Dziś spotkam się ze specem od wędkarstwa słodkowodnego Terrym Shepardem. Zabierze mnie do swojego ulubionego miejsca na rzece Akron w centralnej Wiktorii. Później Steve Starling złapie suma w rzece Clarence w Nowej Południowej Walii. Rzeka Akron, stan Wiktoria. Rozejrzyjmy się. Przepięknie tutaj. Rzeka jest dość mętna. Z powodu deszczów. Przez to nie widać ryb. Chociaż jest tu dość płytko. Przypomina strumienie z angielskich książek. Rzeczywiście. Woda jest płytka i płynie tak spokojnie. Te trawy są bardzo charakterystyczne dla angielskich rzek. Widzę, że jak zwykle wybrałeś doskonałe miejsce, Terry. To wspaniała lokalizacja. Woda jest czysta i przejrzysta. Na pewno będziemy mieć dobre branie. To Terry Shepard. Jest znanym w Australii wędkarzem słodkowodnym. Pochodzi z Anglii, skąd wywodzi się wędkarstwo słodkowodne. Zgadza się. Fajnie jest łowić takimi sposobami w takim miejscu jak to. Znajdujemy się nad rzeką Akron, która wypływa z gór znajdujących się za mną. Zasila ona potężną rzekę Goulburn i należy do systemu irygacyjnego Doliny Goulburn, odpowiadającego za nawadnianie sadów. Ale my jesteśmy tu dlatego, że jest pełna pstrągów. Rzeka jest w niewielkim stopniu zarybiana przez ludzi. Ryby rozmnażają się tu naturalnie. Trochę szkoda, że nie ma tu limitów na wędkowanie, bo zdarza się, że ludzie przyjeżdżają tu i łapią ponad 30 ryb na głowę. Rzeczywiście jest to problem. Ludzie łowią więcej niż im potrzeba. Możliwe, że wkrótce już nie będzie tu tak dużo ryb. Na tym polega łowienie pstrągów. Dwójka kumpli, możliwość dobrego brania, całowanie i wypuszczanie ryb, a do domu przywiezienie jednej sztuki na obiad. Tak wszyscy powinni tu łowić. Zaczynamy? Tak. Czy to pstrąg? Złapałeś jakąś małą rybkę. Piękne maleństwo. Jest tu ich bardzo dużo. Następnym razem, jak tu przyjedziemy, musimy wziąć podbierak na dłuższym kiju. Ten jest trochę za krótki. Piękna ryba. To naturalnie rozmnażany brązowy pstrąg. Śliczny. Ma jakieś 42 centymetry. Jeśli ktoś lubi ich smak, to ten jest w sam raz, by zabrać go do domu. Cudny. Może go zatrzymamy, chyba że wolisz go wypuścić. Twój wybór. Jeśli go wypuścimy do rzeki, może zaalarmować inne ryby. Masz rację, Rex. Więc na razie wsadzimy go do siatki. Piękny, mały pstrąg. Kiedy łowiłem tu w latach 60., nazywałem je brązowymi Niemcami. Piękne, rude plamki. Cudna rybka. Młody samiec. Brak oznakowań hodowlanych. Czyli pochodzi stąd i jest w dobrej formie. He started his life in here and he's in fine nick.
Umieszczę tu siatkę. Będziemy do niej wsadzać ryby, a na koniec dnia zdecydujemy, które wypuścimy, a które zabierzemy do domu. Świetny pomysł. I już jest w środku. Mam nadzieję, że trochę się uspokoi. Masz rybę na haczyku. Dlaczego jej nie wyciągasz? Czekam, aż mocniej się zaczepi. Trochę się z nią pobawię. I już. To świetna lekcja wędkowania dla dzieciaków. Kolejna śliczna rybka. Malutki, tęczowy pstrąg. Złapał się na dwa robaki. Mamy już jedną ładną rybkę, a teraz mamy drugą do pary. Może dzięki wspaniałej kamerze Harego uda wam się dostrzec czerwonawy pas na boku tego pstrąga. Czasem pstrągi pochodzące z hodowli go nie mają. Harry, zbliż się jeszcze na chwilę. Plamki na ogonie zdradzają, że jest to pstrąg tęczowy. Gdy ich nie ma, to z pewnością jest to pstrąg brązowy. Jak na razie złapałeś więcej ode mnie. Zmienimy nazwę programu na Wędkarskie Przygody Terego Sheparda. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym wędkarzem, czy nie, o jednym musisz pamiętać. Woda w strumieniu jest dość płytka. Oznacza to, że dno jest nierówne i kamieniste, a woda płynie raczej szybko. Jest tu też sporo zatoczek, takich jak ta, gdzie nurt jest spokojny. To idealne miejsce do łowienia o tej porze roku, kiedy słońce jest wysoko. Rano i wieczorem ryby wpływają do tych spokojnych zatoczek. Coś złapałem. Terry, trzeba się starać myśleć jak ryba, a gdybym był rybą, raczej unikałbym szybkich prądów głównego nurtu. To kolejny brązowy, piękny. Nie trzeba polować na wielkie marliny czy ponad 100-kilogramowego dorsza, by dobrze się bawić w czasie wędkowania. Ja bawię się świetnie. A za chwilę czeka nas jeszcze więcej atrakcji w Wędkarskich Przygodach Rexa Hunta. Nie ma nic lepszego niż siedzieć przy strumieniu, słuchać śpiewu ptaków. To chyba amadynka w swoim śpiewie godowym. I chłonąć całym sobą tą piękną okolicę, tak charakterystyczną dla tych regionów Australii. Niestety, wielu ludzi nie szanuje przyrody. Zostawiają otwarte bramy i śmiecą. Koniecznie trzeba coś z nimi zrobić. Nigdy nie widziałem tak pięknej, idyllicznej okolicy. Wygląda jak stworzona specjalnie dla nas. To prawda. Kilkoro moich przyjaciół wybudowało tu domki letniskowe do wynajęcia dla tych, którzy chcą tu wędkować. To fantastyczne. Autorytety wędkarskie często gardzą wędkarstwem słodkowodnym, a moim zdaniem to genialny rodzaj wędkowania. Przyjazny dla środowiska. Nie śmiecimy, nie musimy mieć tu pozwolenia. Może to akurat nie najlepszy system, ale gdy łowimy 2-3 ryby na obiad, a resztę wypuszczamy, nie ma problemu.
Dla mnie jest to przyszłość wędkowania, myślenie o środowisku, łowienie bez szkody dla populacji. A najważniejsze w tej metodzie jest samo łapanie ryb. Należy uczyć dzieciaki takiego wędkowania. Mój przyjaciel Neil Thompson powiedział, że kiedy zacznie łowić na robaki, to znaczy, że powinien przestać wędkować. Tom, ja właśnie to robię i bardzo dobrze mi idzie. Może powinieneś tu wpaść i powędkować trochę ze mną. Podaj robaki, Terry. Opowiedz widzom o zakładaniu robaka na haczyk. Nie ma sprawy. Zamiast ciężarka mamy karmik. Następnie niewielki koralik, blokada. A na końcu haczyk 16. Na haczyk nadziewamy kilka robaków. Grubszym końcem, bo nie chcemy ich zabić. Karmik napełniamy okruchami chleba i robakami w ten sposób. Później do wody i gotowe. Siedzenie nad brzegiem rzeki jest naprawdę odprężające. Missy wydaje się być bardzo odprężona. Mam rację, kochana? Dobry piesek. Mamy bardzo udany dzień nad rzeką Akron. Terry pokaże wam, co udało nam się złowić. Kilka pięknych, tęczowych i brązowych pstrągów. To piękny sposób wędkowania. Niepotrzebne ryby wypuszcza się z powrotem do rzeki. Nie ma lepszego sposobu. Powiedz, ile dziś złowiliśmy? Będzie z pół tuzina. Tak, coś koło tego. Wszystkie są żywe i wracają z powrotem do rzeki. Rażnie odpływają. Nie ma nic lepszego niż łowić ryby, ciesząc się pięknem przyrody i nie zaśmiecając okolicy, by inni też mogli się nią cieszyć. Patrzcie, ten mały pstrąg przycupnął przy tej kłodzie. Niedługo odpłynie i ktoś inny będzie miał szansę go złapać. Cieszę się, że mogliście być tu z nami. Rzeka Clarence, Nowa Południowa Walia. Oto piękna rzeka Clarence w Nowej Południowej Walii, położona trochę ponad godzinę drogi od Grafton. Miejsce to słynie z połowu australijskich okoni. Ostatnio wprowadzono nakaz wypuszczania złapanych okoni, więc wszystkie złapane sztuki muszą wrócić do wody. Jeśli ktoś ma smak na rybę, musi złapać coś innego. Neil powiedział mi, że jeśli przyjdziemy dokładnie w to miejsce, będziemy mieć okazję, by złapać najsmaczniejszą słodkowodną rybę, którą legalnie będziemy mogli zabrać do domu. Wziąłem ze sobą dość skomplikowany sprzęt. Grafitowy kij, promowany kołowrotek Shimano z aluminiowym korpusem, polietylenową żyłkę i świeżą krewetkę zaczepioną na haczyk. A ty czego używasz, Neil? Mam tylko prosty kołowrotek i spinningową żyłkę. Na haczyk nadziałem krewetkę i przed chwilą ją wrzuciłem. I chyba już coś... Tak, mam ją. Piękna sztuka. To lokalna odmiana suma. Trzeba ją chwycić w ten sposób. Mocno, za oczami. Mówisz, że jest smaczna?
To jedna z najlepszych ryb w tej rzece. Można złowić tylko dwie dziennie. Ten ma około 1,5 kg, więc będzie w sam raz na obiad. I co mi przyszło z mojego zaawansowanego sprzętu? Chyba mam branie. Mam coś. Pobawisz się z nim trochę? Chyba nie. Już go masz. To kolejny sum, ale dość mały, więc go wypuścimy. Ma ze 30 centymetrów. Może trochę ponad. Ma 30. Wypuścimy go, jeśli złapiemy coś większego. Musimy pamiętać, że możemy złapać tylko dwa na głowę. Ty już masz dwa. Może w końcu ja coś złapię. Mieszkasz tu od dawna? Moja rodzina mieszka w tych stronach od 3 pokoleń. To piękne miejsce. Kawałek dzikiej przyrody położony niedaleko miasta. Teraz nałożono ograniczenia na połów w tych pięknych rzekach. Ale możesz sobie wyobrazić, jakie połowy miał tu mój dziadek. I mam następnego. Ten jest niezły. Jest podobnej wielkości jak ten pierwszy. Będziesz musiał mi pokazać, jak się je oczyszcza. Bardzo ładny sum, około kilograma. To chodźmy stąd na razie i pokażesz nam, jak się go oczyszcza. Oto on. Miejscowa odmiana suma. Rusza się podobnie do węgorza i Neil mówi, że to dobre żarcie. Pokaż mi, jak się go oczyszcza, bo słyszałem wiele teorii na ten temat. Trzeba mieć ostry nóż. Zaczynamy stąd i nacinamy dookoła. Nacinamy płytko, bo jak przetniemy głębiej, uszkodzimy mięso. Następnie łapiemy sekatorem i ściągamy skórę. W stronę ogona. Teraz bierzemy nóż i odcinamy głowę i ogon. Później podważamy. I ściągamy płetwę nożem. To samo robimy z drugiej strony. Wyciągnę jeszcze wątrobę i już mamy piękną, obraną rybę. I po robocie. Słyszałem, że to jedna z najsmaczniejszych ryb słodkowodnych w tych stronach. Słońce zaszło już za góry, robi się chłodno, a ja umieram z głodu. Wracajmy, usmażymy te ryby. Ale najpierw musimy jeszcze obrać resztę. To koniec dzisiejszego odcinka. Na tym polega prawdziwe wędkowanie. To Gary i jego synowie, Thomas i Jack. Wędkują razem w środkowej Wiktorii. Do zobaczenia w następnym odcinku. Powiedz mi, Jack, jak duża była największa ryba, którą złapałeś? Miała prawie 5 kg. Co to była za ryba? Karp. Był tak duży? Czy tak? A ty, Thomas, jak duża była największa ryba? Miała niecałe 4 kilo. Fantastycznie. Jack, lubisz wędkować z tatą? Tak. Dlaczego to lubisz? Bo łapiemy ryby.
Łapiecie razem muchy i pewnie za tym nie przepadasz. Ale są świetną przynętą. Tomas, jakiej przynęty używasz? Robaków. Lubisz ich używać? Tak. Jakie jest twoje ulubione miejsce do biwakowania? Może nad jeziorem Buffalo? Wersja polska, Master Groove Studio. Tekst Maciej Prusator. Czytał Jan Czernielewski.